nie chcę nic szukać czy zmieniać na siłę, bo tak jak powiedziałem, ja muszę być zadowolony, muszę być szczęśliwy, ja, moja rodzina i to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, reprezentacja jest dla mnie bardzo ważna i będę wszystko robił, żeby w tej reprezentacji grać, rozmawiając z trenerem Brzęczkiem oczywiście. Bardzo postawił pozytywna... jakieś ultimatum, czy nie? Nie postawił ultimatum żadnego, po prostu powiedział, że mam walczyć, grać oczywiście, ale on na mnie liczy bardzo i tyle, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak nie będę grał, to będę bez formy i to jest, ja to odczuwam nawet po sobie teraz, tak, że tych meczów nie gram, to samym treningiem piłkarz do formy nie dojdzie i to jest normalne. Już nieraz udowadniałem, że trzeba w piłce nożnej być czasami cierpliwym i doszedłem, jestem już, tak jak mówię, mam 32 lata, jestem doświadczony zawodnikiem, przeżyłem niejedną historię, gdzieś załamanie formy w klubach, musiałem to przetrwać i później udowadniałem swoją wartość na boisku i ja wierzę, że tak samo będzie tutaj w West Bromwich, że ja dostanę swoją szansę, to na pewno zespołowi pomogę, tak? Bo tak jak mówię, no, mamy po 9 meczach 3 punkty, nie wygrywamy meczów, mało strzelamy bramek, więc no... Trzeba coś zmienić. Tak jak mówię, no trzeba coś zmienić. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dostanę taką szansę.